No, elo wszystkim, z tej strony Michał i witam was w piątym odcinku z Minecrafta. Ta serii, która jest bardzo martwa na moim kanale, ale no, powracamy. Nie wiem na jak długo, ale powracamy. Więc ta, może wytłumaczę się, dlaczego jest to timeline bez mojej kamerki, bez w ogóle czegokolwiek i tak dalej. Otóż stwierdziłem sobie, że będzie to prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków z tego save'a, ponieważ no, następne odcinki zaczniemy sobie na save'ie z modami od ciapa tego, ponieważ tak, mam przygotowany już sobie świat. Nie mam nic zwiedzone, po prostu będę sobie zwiedzał z wami na bieżąco. Aczkolwiek nie wykluczam, że nie będziemy od czasu do czasu co jakieś tam 5-10 odcinków wracali do tego świata bez modów, żeby sobie też tutaj coś porobić, ale na chwilę obecną myślę, że temat tego oto świata możemy sobie zamknąć. Ogólnie, co się stało, że tą serię tak trochę porzuciłem. No, można by powiedzieć, że troszeczkę tym powodem był Crash. No nie ukrywam, ale na moim kanale w tym momencie trwa Crash Month oraz to, że mam taką zajawkę, by zrobić jak największą ilość Crashy, ponieważ mam mega ochotę na nagrywanie tej serii. Oczywiście wiadomo, że z tym dochodzi taki, że tak powiem, mankament, że nie tylko tej serii, no bo nie ukrywajmy, ale chcę też, powiedzmy sobie szczerzy, być gdzieś tam rozpoznawalny też z innych serii, a nie tylko z jednej. Ale nie będę ukrywał, że tutaj Crash jest teraz moim priorytetem. Tym bardziej, że cały czas trwa Nitro Fueled, więc no wiecie co i jak. Dlatego to też tak trochę Minecraft zszedł na ten taki boczny tor. I nie, to nie było przez pretekst tego, że niektórzy przykładowo widzowie, znaczy przykładowo. Tak, mogę powiedzieć po prostu, że niektórzy po prostu widzowie mogą nie lubić u mnie tej serii. Nie. Uspokójcie się, to nie ma nic, że tak powiem, do tego. To, że komuś się nie podoba seria z Minecrafta i w ogóle gra Minecrafta albo cokolwiek z Minecraftem związane, to mnie to tak szczerze trochę nie obchodzi, bo każdy ma swoje zdanie. Nie każdy musi lubić Minecrafta. Tutaj tak, by the way, zrobiłem sobie taką wysoką wieżę, ponieważ okazało się, że no nie będę ukrywał, troszeczkę poszedłem za daleko od domu, I guess. No i ciężko mi było znaleźć tak jakby moje pierwotne miejsce zamieszkania, co oznacza, że musiałem, że tak powiem, trochę porzucić. Tak, mam trochę itemów w tym ekwipunku, co nie? No, drugą rzeczą, którą chcę powiedzieć, że w tej serii wprowadzę jedną oto rzecz. Może nie wy się skarżyliście, ale powiem szczerze, że ja, tak, ja sam skarżyłem się na swoje odcinki i tak dalej, że było mało soundtracku i w tym momencie zrobię coś, co dla niektórych może być, nie wiem, takie mało, no, ktoś mógłby tego nie zrobić na moim miejscu, ale ja to zrobię. Czyli po prostu ściągnę sobie praktycznie cały soundtrack z Minecrafta i będę po prostu puszczał w trakcie, kiedy będę coś tam robił i tak dalej w tej serii. Czyli przykładowo zwiedzanie tam jaskiń i tak dalej. Po prostu wyciszę w samej grze soundtrack, a będę go puszczał w serii odcinkowej. Bo nie powiem, że nie, ale soundtrack z Minecrafta jest bardzo w porządku. Bardzo go lubię. Lubię sobie go słuchać, więc tja. No ale mówię, no. Ten odcinek nie ukrywajmy, ale będzie trochę bez ładu, nieskładu, bo dawno nie. No nie nagrywałem Minecrafta, no nie ma co oszukiwać się tutaj. I tak udało mi się dostać do jakiejś takiej pseudowioski, nie wiem w ogóle co to jest, szczerze powiedziawszy, na pewno to nie jest jakiś zamiennik defaultowej wioski, no bo nie ukrywajmy, ale defaultowa wioska jest w każdej wersji Minecrafta, po prostu to jest jakiś chyba drugi typ tych wiosek. No ale nie mnie to oceniać, ponieważ szczerze powiedziawszy, tak jak mówiłem, moja wiedza o Minecrafcie w najnowszych wersjach jest strasznie ograniczona. Dobra, a więc powiedziałem wam o tym, że będę puszczał cały soundtrack z Minecrafta w tej serii, czyli nie będziecie musieli narzekać, jeżeli narzekaliście na ciszę w niektórych momentach. A więc następne pewnie takie pytanie odnośnie tej serii, co będzie z waszymi komentarzami, gdzie wy tam mi proponowaliście wszystko. Nie powiem, że nie, będę to kontynuował. Aczkolwiek nie wiem, czy chcecie kontynuować to od poprzednich komentarzy, czy chcecie na nowo trochę zacząć ten cykl. Oczywiście nie, to nie jest restart serii ani nic z tych rzeczy, po prostu będzie seria kontynuowana już na innym save'ie z modami.
i co jakiś czas będziemy tutaj wpadać na ten save bez modów. Ale jeżeli chcecie jako taki dobry powrót do serii i chcecie jakiś restart tych niektórych waszych zadań, to możecie śmiało napisać jakieś, nie wiem, inne, nowe zadania, bądź powtórzyć tamte, bo nie wiem. Ale od razu mówię, wolałbym, żebyście zrobili coś, co by bardzo przypominało stan aktualny, jaki mam, żeby nie było, że ktoś w pierwszym odcinku z nowego save'a, znaczy to nie będzie pierwszy odcinek, bo to będzie odcinek szósty, ale wiecie, będzie to tak jakby dla mnie pierwszy odcinek, gdzie będę zwiedzał tą mapkę, że ktoś mi dowali zadanie pokroju, zdobądź tam, nie wiem, zabij smoka. No nie, no takiego czegoś bym nie chciał, bo zdobądź obsydian. No bo no, jak nie będę miał takiego odpowiedniego stanu, no to raczej pewne jest to, że tego nie wykonam, no bo, no hej, jak mam to wykonać, skoro no jakby nie mam diamentów, nie mam diamentowego kill-offa, więc no tak trochę średnio bym powiedział, co nie? Co będzie dalej w ogóle z tą serią? Bo to jest też pewnie pytanie, na które oczekujecie odpowiedzi z mojej strony. Seria będzie dalej sobie kontynuowana. Co prawda nie wiem, gdzie ją zmieścić w tygodniu. Nie wiem, czy dać ją na miejsce Mariana, który się ma pojawić 17. W sensie, że wiecie, bo 17 to który jest? Czekajcie chwilę. 17 lipca. O, to jest środa. Czyli jeden odcinek z Crasha Nitro Fuelda odpadnie. W ogóle mówiąc też o Nitro Fueldzie i o tym kaczorze Donaldzie, w ogóle o tym wszystkim, co tutaj nagrywałem, chcę was bardzo serdecznie przeprosić. Wiem, że to powiedziałem, a raczej napisałem w filmiku informacyjnym, ale powiem to tu i teraz, za niepojawienie się pierwszego odcinka z Medium i że nie pojawił się kontynuacja Sonika Lost World oraz Kaczor Donald. No niestety, powiem szczerze, że nie wyrobiłem się przed moją tak naprawdę dwudniową przerwą, bo potrzebowałem po prostu takiego dwudniowego odpoczynku. No nie będę tego ukrywał, po prostu tego potrzebowałem, no i myślę, że takie, powiedzmy, wytłumaczenie by starczyło. Potrzebowałem dwudniowego odpoczynku. Chciałem sobie wszystko tak naprawdę trochę odpocząć od tego streamowania i nagrywania, ale myślę, że teraz z tym wszystkim będziemy wracać na pełnej. Oczywiście jeszcze Crash Monf muszę po drodze ogarnąć, bo wiecie, tak trochę siara, że niedługo Crash Monf. Nie chodzi mi tutaj o Let's Play z Crasha, ale po prostu ten taki, powiedzmy, cykl na moim kanale Crash Monf 2K19 dobiega końca, a ja jedyne co zrobiłem to tylko tak naprawdę, co, dwie topki? Nie, w sumie czekajcie, dwie? No dwie topki zrobiłem i zapowiedź, to jest wszystko z Crash Monf, a jeszcze mam przynajmniej parę filmików do nakręcenia do Crash Monf. Tutaj w ogóle są jakieś węgorze i ryby, to jest naprawdę zaskakujące, co ja tutaj widzę przed oczyma. Ten Minecraft naprawdę zmienia się, znaczy czy się zmienia na lepsze, to nie mnie to oceniać, powiem wam szczerze, bo lubię bardzo tę serię, ale jednak mam sentyment do bety jednak. I tak, z bety również pojawi się seria na moim kanale. Z bety Minecrafta. Prawdopodobnie wersja 1.5.01 albo 1.4.01 albo nie wiem, 1.6 coś. Bo to jest tak jakby... To jest tak jakby taka, mogę to powiedzieć jawnie, nostalgia. Poza tym chciałem też takiego retro Minecrafta nagrać. Nie powiem, że nie. W ogóle ten gameplay jest nagrywałem go 6 czerwca. No i miałem zamiar jeszcze tego, że tak powiem, dnia to skomentować, ale widzimy się, przynajmniej ja to nagrywam 8 lipca, a prawdopodobnie jest szansa, że wy to dzisiaj wieczorem dostaniecie, ten odcinek. Ale mówię, nie wykluczam, że ta seria się będzie pojawiała, ale nie wiem kiedy dokładnie. Nie chcę was tutaj, że tak powiem, smucić, bo nie chcę zawieszać tej serii, bo bardzo chcę ją kontynuować, ale nie wiem jak z chwilowym moim czasem będzie, bo jak widzicie, no poniedziałki, środy i piątki leci Crash, wtorki i czwartki prawdopodobnie właśnie ten Sonic. W sobotę i niedzielę planowałem Kaczora Donalda, więc może zrobimy tak, że po Kaczorze Donaldzie niedzielę zarezerwujemy dla Minecrafta i tylko niedzielę dla Minecrafta, a w sobotę będzie jeszcze inna seria. Nie wiem, to wy już byście musieli zadecydować i... Znaczy w sumie ja pewnie wydam taki ostateczny werdykt, ale co będzie dalej, to nie mam zielonego pojęcia. No i tutaj sobie już skończył się timeline, albo timelapse, czyli przyspieszony gameplay, gdzie ja sobie tutaj, jak widzicie,
robiłem co nieco. Dorwałem się do takiej oto dziurwy w skale, no i teraz właśnie, to jest dobre pytanie, co będzie dalej z moim skinem, który jest w świecie bez modów? No właśnie, co z nim będzie? To jest dopiero dobre pytanie. Przepraszam za taką, powiedzmy, długość odcinka, że dawno serii nie było i dostaliście taki trochę krótki odcinek, ale ważne, że coś jest. Już tutaj nie wchodźmy w takie szczegóły, długość i tak dalej. No ale cóż, myślę, że odcinek będzie dobiegał końca. Ja tutaj się zaraz będę z wami żegnał, bo to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Więc szybkie już podsumowanie. Seria nie umarła, będzie kontynuowana, jeszcze nie wiem kiedy. Zobaczymy, jak będzie wszystko z czasem wyglądało. I tutaj właśnie sobie chowam wszystkie dla mnie cenne drobiazgi. Bo nie będę ukrywał, ale stracenie tego wszystkiego równałoby się z tym, że byłbym bardzo wściekły. A jak jestem bardzo wściekły, to uwierzcie mi, to jest coś, czego ja sam nawet w sobie nienawidzę. No dobra, to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie. Napiszcie opinię, co sądzicie o tym wszystkim. I może wspólnie zadecydujemy, co będzie dalej z tą serią. No i ja wam teraz macham i z wami się żegnam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu i do kolejnych serii na moim kanale. Hej, hej!